Sherlock Holmes i tajny szyfr. Pozostałe role. Scenariusz. Więzienie Dartmoor, oddzielone od świata granitowymi murami. Mógłbyś stąd wyjść, gdybyś zaczął mówić. Nie wiem, czy pracujesz dla Scotland Yardu, czy nie, ale dam ci taką samą odpowiedź jak innym. Zostały mi 2 lata, 8 miesięcy i 6 dni robienia pozytywek, które będą zlicytowane na rzecz tego uroczego przybytku. Zamierzam je odsiedzieć. Do roboty. Przechodzimy do następnego przedmiotu, a właściwie przedmiotów. Można je nabyć razem, bądź osobno. Te śliczne pozytywki przyszły dziś rano. Miałem je licytować później, ale zrobię to teraz. Przyjaciele, jak mawiał Marek Antoniusz, użyczcie mi swych uszu. Co słyszycie? Cudne dźwięki pozytywki. Znakomita ozdoba, doskonały prezent. Rzecz piękna i przydatna. To na 5 funtów? To okazja. Ktoś podniesie rękę? Czy znajdzie się koneser, który da 3 funty? 2? 1? 10 szylingów? Dziękuję. 10 szylingów za pozytywkę, której nie kupi się za mniej niż 5 funtów. Kupienie jej za taką cenę byłoby kradzieżą. Zaczynamy od 10 szylingów. Kto da 1 funta? Jest 1 funt. Da pan 2 funty? Mamy 2 funty. 2 funty po raz pierwszy? Po raz drugi? Ostatnie wezwanie? Sprzedane temu panu. Przykro mi. Teraz nadarza się okazja nabycia pozytywki identycznej jak ta, którą ten gentleman wylicytował za absurdalnie niską cenę 2 funtów. Jest dokładnie taka sama, wykonana tymi samymi dłońmi. Czyż nie gra pięknie? Niczym dzwoneczki, na których grają małe aniołki. Kto da 2 funty? Po państwa entuzjazmie można by sądzić, że jesteśmy w Szkocji, a nie w Londynie. Kup mi ją, tato. Za 2 funty nigdy. Może mnie wyzywać od Szkotla. Nie podoba mi się jego maniera. 1 funt? Jest 1 funt. Po raz pierwszy? Po raz drugi? Ostatnie wezwanie? Sprzedane tej pani. Bardzo sprytnie. Pora na trzecią z tych pięknych pozytywek. Czyż te dźwięki nie są śliczne? To szczera prawda. Jest dokładnie taka sama jak 2 poprzednie. Zamknięte. To bardzo ważne. Przepraszam, ale spóźniłem się, a chciałem nabyć kilka przedmiotów, na których szalenie mi zależy. Może ich nie sprzedałem. Parę rzeczy zostało. O jakie przedmioty panu chodzi? 3 pozytywki, takiej wielkości. Przykro mi, zostały kupione. Szkoda, że pan się spóźnił. Poszło.
poszły poniżej swej wartości. Są dla mnie bardzo ważne. Mają Państwo dane kupujących? Nie podajemy takich informacji. Z powodów, powiedzmy, sentymentalnych muszę skontaktować się z nabywcami. Zapłacę, dajmy na to, 5 funtów. Z powodów sentymentalnych chętnie Panu pomożemy. Alfredzie, pozytywki. Są. Pierwszą kupił za 2 funty pan Julian Emery. Zapisz adres. Drugi nabywca nie zostawił nazwiska. Chyba była sklepikarką. One nie zostawiają danych. Czyli to była kobieta? Możecie ją opisać? Była młoda, wysoka, szczupła, jasna karnacja i ciemne włosy. Miała na sobie szarą garsonkę. Najpewniej ma sklep z upominkami. Zapłaciła 1 funta. Mówił pan, że przychodzi tu systematycznie? Nie mówiłem, ale przychodzi. Dam głowę, że przyjdzie w czwartek. Mamy wyprzedaż. A trzecia pozytywka? Pan William Kilgo, Hampton Way 143B, za 10 szylingów. Spora obniżka. Pan Kilgo jest Szkotem. Bardzo mi panowie pomogli. Jeśli będzie pan kiedyś w pobliżu, zawsze mamy coś ładnego. Nasza wizytówka. Wrócę w czwartek. Wiadomość dotarła do nas za późno. Pozytywki zostały sprzedane. Jedźmy stąd. Kiedyś posunie się pan za daleko. Porywasz się z motyką na słońce. Jeśli sięgnę wystarczająco wysoko, może uda mi się go dotknąć. Ale nie posiąść. Więc pozytywki zostały sprzedane. No to pech, drogi pułkowniku. To moja wina, że dowiedzieliśmy się godzinę temu, że ktoś je kupił. Nie może mnie za to winić. Oby miał pan rację. Przyjdzie do pana dżentelmen, który potrzebuje porady w sprawie najwyższej wagi. Pamiętasz ten list? To już 2 lata. Piekielnie ciekawa sprawa. Irene Adler. Co za kobieta. Wydaje się, jakby to było wczoraj. Urok, elegancja, intelekt. Potrafiła przechytrzyć samego Sherlocka Holmesa. Rozumiem, że wyszedł nowy numer Stranda z kolejnym z twoich krwawych opowiadań. To prawda. Jaki ma tytuł? Skandal w Czechach. Nieźle, co? Jeśli musisz opisywać moje wyczyny, wolę, żebyś mniej podkreślał stronę melodramatyczną, a bardziej intelektualną. Co masz na myśli? Liczę, że dałeś tej kobiecie duszę. Posiadała ją. Mówiąc kobiecie, masz na myśli Irene Adler? Tak. Zawsze nazywałem ją kobietą. Proszę. Stinky. Poznaj Sherlocka Holmesa. To jest Stinky, czyli Julian Emery. Watson często o panu mówi. Chodziliśmy razem do szkoły. Wieki temu. Przyszedłeś powspominać? Byłem w pobliżu i zobaczyłem światła, więc pozwoliłem sobie zajrzeć. Nadal piszesz te kryminały? Właśnie ukazał się nowy. Nie tęsknię za nimi.
Do twarzy ci z tym opatrunkiem. Nadal pakujesz nas w nie swoje sprawy? Od kogo dostałeś? Ktoś uderzył mnie w moim własnym domu i dokonał najdurniejszej kradzieży w dziejach. Musi mieć nierówno pod sufitem. Dlaczego? Usiądź. Napijesz się herbaty? Może być. Powiem pani Hudson. Czemu kradzież była durna? Mam pozytywki warte 5000, a złodziej, którego przyłapałem na gorącym uczynku, zbiegł z egzemplarzem za mniej niż 5 funtów. Kolekcjonuje pan pozytywki? Tak. Niektóre są piękne, w przeciwieństwie do tej skradzionej. Musiał wziąć pierwszą z brzegu i usłyszał, że nadchodzę. Dziwne, że skoro pana unieszkodliwił, nie zabrał czegoś cenniejszego. Było coś niezwykłego w tej pozytywce? Nie. Przywiozłem ją z Francji parę lat temu. Ma pan wiele cennych egzemplarzy, a złodziej kradnie pozytywkę wartą 5 funtów. Intrygujące. To pewnie drobny złodziejaszek, który się na tym nie zna. Możliwe, ale często przeciętny złodziejaszek umie lepiej ocenić wartość sztuki niż nie jeden kolekcjoner. Taką teorię wysnuł Scotland. Jest logiczna. Mogę obejrzeć pańską kolekcję? Nic tak nie cieszy zbieracza, jak możliwość pochwalenia się trofeami. Kiedy? Choćby teraz. Mieszkam niedaleko. Dokąd idziecie? Stinky nie wypił herbaty. Idziemy do mnie. Mam tam coś lepszego niż herbata. Te zrobiono dla Ludwika XV. Jedna z niewielu zachowanych z tamtego okresu. Prawda, że śliczna? W istocie. Dla mnie to brzmi jak piszcząca mysz. Nie znasz się na muzyce. Wolę orkiestrę grającą marsza niż to ćwierkanie. A niech nie. Głupota. Śpiewający królik. Ile ta może być warta? Ciężko powiedzieć, ale około 6000 funtów. To ozdoba mojej kolekcji. A złodziej, który decyduje się kraść coś tak nietypowego, zamiast niej bierze zupełnie bezwartościową. Dziwne. Jak wyglądała skradziona pozytywka? Drewniane pudełko takiej wielkości. Mam jedną prawie taką samą jak tamta. Kupiłem ją wczoraj w domu aukcyjnym. Zapłaciłem 2 funty. Nie zwróciłbym na nią uwagi, ale zaintrygowała mnie ta melodia. Nigdy takiej nie słyszałem. Ma pan świetny słuch. Nietypowa linia melodyczna. Kupił ją pan na aukcji? W domu aukcyjnym Gaylorda. Prowadził ją... Crabtree. Otóż to. O której dokonano kradzieży? Około 3 nad ranem. Włamanie może mieć związek z tą pozytywką. Tym bardziej, że, jak pan twierdzi, bardzo przypomina skradzioną. Scotland Yardu nie zainteresowała ta sprawa? Nie dziwię im się. Nawet nie potrafiłem opisać złodzieja. Wiem tylko, że to mężczyzna. Wszedł pan do pokoju i ktoś pana uderzył. Gdy się ocknąłem, już go nie było. Należałoby tę pozytywkę gdzieś zamknąć. Nie ma potrzeby. Wszystko jest ubezpieczone. Jeśli próba kradzieży się powtórzy, sugeruję wezwać policję, zamiast samemu się narażać. Nie za bardzo pan panikuje? Zgadzam się ze Stinkiem. Robisz z igły grabie. Mówi się widły. Czas spać. Dziękujemy za zaproszenie.
Czemu jesteś taki tajemniczy? Złodziejaszek Lai. To sensowne wyjaśnienie. Czemu twierdzisz, że to coś innego? Ta teoria jest dość oczywista. Ale uznawanie czegoś za prawdę tylko dlatego, że jest oczywiste, może być błędem. Prawda wyłania się w drobiazgowym procesie odsiewania nieprawdy. Nie możemy tego zrobić bez większej ilości informacji. Drwisz sobie ze mnie. Próbujesz zrobić z tego międzynarodową aferę. Chcę tylko, żeby twój przyjaciel był w przyszłości bardziej ostrożny. Przy telefonie. Kto? Oczywiście, że panią pamiętam. Była pani jedyną iskierką na tym potwornie nudnym przyjęciu. Skądże? Nie jest za późno. Chętnie zaproszę panią na drinka. Proszę od razu wejść na górę. Drzwi będą otwarte. Kwadrans? Będę odliczał minuty. Nie żartuję. Wystraszył mnie pan. Już taki ze mnie chochlik. Byłam na przyjęciu w okolicy i przypomniałam sobie, że zapraszał mnie pan, bym obejrzała pańską kolekcję pozytywek. To bardzo miła niespodzianka, pani Courtney. Przyjaciele mówią na mnie Hilda, a na mnie Stinky. Uroczo. Cóż za wspaniały zbiór. Nie sądziłam, że pozytywki są takie ładne. Cieszą zarówno ucho, jak i oko. Jakie biedactwo. Wygląda jak ich biedna kuzynka ze wsi. Nie można lekceważyć kuzynki ze wsi. Wczoraj było tu włamanie i złodziej zabrał właśnie taką. Strata może niewielka, ale rana na głowie boli. Dotarzy ci z nią. To samo powiedział Grubas. Dr. Watson był tu dziś z przyjacielem, panem Holmesem. On też oglądał moją kolekcję. Z Sherlockiem Holmesem? Znasz go? Słyszałam o nim. Uważa, że grozi mi niebezpieczeństwo. Ta melodia przypomina mi dzieciństwo. Dziwne, że zaciekawiła cię właśnie ta pozytywka. Holmesa też ona zainteresowała. Pewnie ze względu na melodię. Rzeczywiście. Zagwizdał ją po jednokrotnym usłyszeniu. Niezwykły człowiek. Panikarz. Lekceważysz ostrzeżenie? Kto by chciał taką pozytywkę? Ja. Poważnie? Jak najbardziej. Stawiasz mnie w trudnej sytuacji. Kolekcjoner kupuje, ale nigdy nie sprzedaje. A jeśli cena byłaby odpowiednio wysoka? To nie jest kwestia ceny, tylko zasad. Nie zaproponowałem ci drinka. Muszę już iść. Na pewno? Niestety. Chcesz mnie zostawić? Muszę dbać o reputację. Jesteś atrakcyjną kobietą. Głupcze. Miałeś czekać na zewnątrz. Po co go zabijałeś? Wyniosłabym to. Trzymał panią w ramionach. Niczego nie dotykaj. Wynoś się. Przepraszam. Pomyślałeś o mnie? To morderstwo. Co ze Scotland Yardem? Co z Sherlockiem Holmesem? Wynoś się.
Masz? Świetnie. Nie zdarzyło się nic nieoczekiwanego? Tylko morderstwo. Dziękuję za pośpiech. Inspektor Lestrade radził do pana zadzwonić. Pan Emery był klientem pana Holmesa. Nie wspomniał pan o tym. Klient to za dużo powiedziane. Zginął pomiędzy 23 a 2. To musiał być ktoś, kogo znał. Biedaczek. Powinienem temu zapobiec. Nie czas na taką rozmowę. Zniknęła. Druga próba kradzieży pozytywki kupionej na aukcji zakończyła się powodzeniem. Była warta 2 funty. Była warta ludzkiego życia. Pora, żebyśmy złożyli wizytę w domu aukcyjnym. Proszę przeszukać mieszkanie pod kątem zwykłej pozytywki tej wielkości. Pierwszą kupił pan Emery. Drugą pan Kildor z Hampton Way. A trzecią młoda dama, która prawdopodobnie posiada sklep i mieszka w pobliżu Goldersgreen. Czy to normalne, że mieliście 3 pozytywki grające tę samą melodię? Skąd one się wzięły? Z więzienia Dartmoor. Mamy stamtąd dostawę co miesiąc. Więźniowie je wytwarzają. Robią też stojaki na fajki, kosze na śmieci. Zauważył pan, by ktoś wykazywał szczególną chęć zakupu tych pozytywek? To sprawa życia i śmierci. Pewien dżentelmen przyszedł tu godzinę po aukcji i dał mi 5 funtów za adresy nabywców. Powiedział, że pozytywki mają dla niego wartość sentymentalną. Kosztowny sentyment. Jak wyglądał? Wysoki, dystyngowany, siwe włosy i wąsy. Jak zareagował, gdy nie był pan w stanie podać mu adresu tej kobiety? Powiedziałem mu, że przychodzi zazwyczaj w czwartki. Odparł, że też się zjawi. Bardzo nam pan pomógł. Chodźmy, Watsonie. Dokąd? Do domu pana Kilgora. Skąd wiesz, że pozostałe pozytywki mają jakiekolwiek znaczenie? Nie wiem, ale nie zamierzam czekać, aż ich właściciele zginą. Nikogo nie ma. Obyś miał rację. Zajrzę przez okno. Nikogo nie widzę. Dom wygląda na opuszczony. Są państwo Kilgore? Nie. Kiedy wrócą? Za godzinę. Ale nie przyjmują domokrążców. To Sherlock Holmes. Akurat. Pozwoli pani, że zaczekamy? To dość pilna sprawa. Muszę iść na zakupy. Państwo nie byliby zadowoleni, że kręcą się tu jacyś obcy. Wytłumaczę im to. Muszę iść. Proszę zaczekać w salonie. Tu się nie pali. Pani Kilgore nie znosi tego smrodu. Śmieszna paniusia. Park Lane. Czego ty możesz szukać na Park Lane? Nie bój się o zapłatę. Jeśli znasz drogę, to jazda. Może w tej pozytywce Stinkiego było coś schowane? Na przykład biżuteria. Co jest? Słuchaj. Woda w rurach? Dobry Boże. Posadźmy ją w fotelu. Wszystko dobrze. Nie przejmuj się. Już po wszystkim. Nie płacz. Związała mnie i zamknęła w szafie. Wiem. Już nie wróci. Pokazałaś jej swoją pozytywkę? Tak.
chciała usłyszeć, jak gra. Wyrwała mi ją. Nie przejmuj się, kupimy ci nową. Najlepszą w Londynie. Ależ ze mnie głupiec. Jak to? Wyniosła pozytywkę w tym koszu. Na naszych oczach. Po co sprzątaczce pozytywka? To nie sprzątaczka, tylko aktorka. Inteligentna i pozbawiona skrupułów. Zaopiekuj się nią do powrotu rodziców. Wyjaśnij im wszystko. Dokąd idziesz? Muszą jakoś odnaleźć kobietę, która kupiła trzecią pozytywkę. Obym się nie spóźnił. Nie płacz, rozchmurz się. Chcesz usłyszeć, jak wujek udaje kaczkę? Przepraszam. Ile zaoferują Państwo za tę wspaniałą figurkę z drezdeńskiej porcelany? Francuska dwórka. To autentyczny wyrób. Piękna ozdoba kominka albo obiadowego stołu. Kto da 10 funtów? 8? 7? 5? Mamy 5. 5, 15? 6. Po raz pierwszy, po raz drugi, ostatnie wezwanie. Sprzedane pani Strychnan. Teraz prawdziwy antyk. XIX-wieczna lalka. Ubiór to replika odświętnego stroju węgierskich wieśniaczek. Panie i panowie, ten przedmiot kosztowałby na West Endzie 20 funtów. Ja nie będę o tyle prosił. Kto da 2 funty? 1 funt? Czy ktoś zapłaci 1 funta? Mamy 1 funta. Nie będę marnował Państwa czasu, by dojść choć do połowy wartości tej lalki. Jeśli to pani kupi ją za funta, jej szczęście. Po raz pierwszy, po raz drugi, sprzedane tej pani. Kolejny przedmiot może być dla Państwa zaskoczeniem. Drugi taki posiada tylko Muzeum Brytyjskie. Waza Ming z 7 dynastii. Przez ponad 2 stulecia była częścią kolekcji gdzieś w okolicach Rzymu. Odnalazł ją antykwariusz Sir Andrew Cobblestone, który oprócz tego, że jest znanym podróżnikiem, gra w krykieta. To ona. Na pewno? Pasuje do opisu. Za nią. Piękna. Dałam 1 funta. Sprzedamy ją za 3. Zrobię herbatę. Chętnie się napiję. Dzień dobry. Szukam prezentu dla 7-letniej dziewczynki. Co pani zaproponuje? Może taką węgierską lalkę? Ma dużo lalek. A książka? Szukam czegoś mniej oczywistego. To jest ładne. Co to? Pozytywka. Dzieci je uwielbiają. Ta jest wyjątkowo ładna. Gra wiele melodii. Ma pani inne? Tak. Proszę tutaj. Zostały mi 2.
Ładne. Na pewno nie ma pani więcej? Są trudne do zdobycia. To nasz cały przydział. Miałam jeszcze jedną, ale sprzedałam ją rano. Była bardzo zwyczajna. Nie nadawałaby się na prezent. Nie wie pani, kim był nabywca? Wiem. Zostawił wizytówkę, w razie, gdyby ktoś o niego pytał. Bardzo ciekawe. Rozejrzymy się jeszcze. Dziękujemy. Do widzenia. Taxi? Za tamtą taksówką. Scotland Yard. Sherlock Holmes. Mogłam się domyślić. Sądziliśmy, że jesteśmy myśliwymi. Czasem jesteśmy zwierzyną. Ułatwiliśmy mu zadanie. Oczywiście. Kazał nas śledzić. Nie patrz. Mężczyzna sprzed sklepu. Hamid. Skręć ostro w prawo. Tak jak przypuszczałem, nie figuruje w kartotece. Jak? Chcesz ją rozpoznać? Była przebrana. Spokojna głowa, rozpoznam ją. Niedługo będziemy wszystko o nich wiedzieć. Kto ich śledzi? Sierżant Thompson. Jemu nie uciekną. Szkoda, że nie mogliśmy ich aresztować. Przecież wiemy, że to on. Ale musimy mieć dowód. Prześwietliliśmy pozytywkę. Niczego nie skrywa. Obejrzyjmy zdjęcia. Odpowiedź zapewne jest tak oczywista, że ją przeoczyliśmy. Według mnie to banda szaleńców. To nie szaleńcy, tylko wyjątkowo przebiegli mordercy. Co takiego może być w małej pozytywce? Można coś szmuglować do więzienia, ale nie w przeciwnym kierunku. Mamy ją rozebrać i sprawdzić, czy rentgen niczego nie przeoczył? Jeszcze nie. Mogę ją wziąć? Naczelnik więzienia przysłał odpowiedź na pytanie pana Holmesa. Wszystkie pozytywki zostały wykonane przez Johna Davidsona, który odsiaduje 7-letni wyrok. Płyty bankowe. To już coś. Skąd pan wie o płytach? Jestem badaczem zbrodni. Muszę wiedzieć takie rzeczy. A nazwisko Davidson? Co to za jeden? Skoro pan Holmes o wszystkim wie, możemy panu powiedzieć. 2 lata temu doszło do kradzieży mającej olbrzymie znaczenie. Choć skradzione przedmioty nie przedstawiały znacznej wartości, minister zabronił, by ukazała się na ten temat jakakolwiek wzmianka. Nic mi o tym nie mówiłeś. Nie było cię wtedy. Przedmioty o małej wartości, ale dużym znaczeniu? Nie rozumiem. Davidsona zatrzymano kwadrans po kradzieży, ale zdążył ukryć łup i dotąd go nie znaleziono. Szczegóły naszej rozmowy nie mogą wyjść poza ten pokój. Czy ja wyglądam na plotkarza? Nie wgłębiajmy się w to teraz. Davidson pracował na newralgicznym stanowisku w dziale graficznym Banku Anglii. Ukradł komplet płyt do drukowania banknotów 5-funtowych. Nie może być. Posiadając te matryce, oszuści mogą zalać Anglię banknotami, które nie będąc falsyfikatami w tradycyjnym znaczeniu tego słowa,
będą nie do odróżnienia od oryginałów. Najdrobniejszy wyciek informacji może zachwiać zaufaniem społecznym do Skarbu Państwa. Próbowaliśmy wszystkiego, oferowaliśmy mu skrócenie wyroku, umieściliśmy w jego celi naszego człowieka, bez rezultatu. To człowiek o silnym charakterze i dużej cierpliwości. Jednak poczuł się zmuszony do przemycenia informacji o miejscu ukrycia tablic. Dlaczego? Nie rozumiem. Czy na przykład są jakieś plany, by radykalnie zmienić wygląd banknotów pięciofuntowych w przeciągu, powiedzmy, 7 lat, co czyniłoby skradzione płyty bezużytecznymi? Dyskutowano o tym, ale wycofanie dotychczasowych banknotów z obiegu byłoby tak trudnym zadaniem, iż nic w tym kierunku nie uczyniono. Rozumiem. Jest jeszcze jedna możliwość. Davidson nie zdążył znaleźć odpowiedniej kryjówki i boi się, że ktoś przez przypadek znajdzie matrycę. Dlatego tak gorączkowo próbuje skontaktować się ze wspólnikami. Mógł pan trafić. Wiadomość musi być ukryta w pozytywce. A raczej we wszystkich 3 pozytywkach, skoro tak bardzo im na nich zależy. Mamy w posiadaniu 1/3 zgadywanki. Co zamierzasz? Spróbuję odczytać wiadomość z tego, co mamy. Melodia jest taka sama jak u Emery'ego, a równocześnie inna. Dla mnie brzmi tak samo. Melodia. To ona musi być kluczem do zagadki. To na pewno ona. Inaczej nie użyłby pozytywy, tylko pudełek od butów. Do pana, inspektorze. Inspektor Hopkins? Proszę? Gdzie? Znaleziono ciało sierżanta Thompsona. Sądząc po śladach opon na ubraniu, został przejechany przez taksówkę. Co za pechowy wypadek. Obawiam się, że to nie wypadek, tylko morderstwo. Co to za dziwne miejsce? Tu spotykają się aktorzy. Uliczni artyści. Widziałeś ich wiele razy. Zabawiają ludzi w kolejkach przed teatrem. Pan Holmes. Jak się masz, Joe? Dobrze, a pan?
Znakomicie. Mój przyjaciel, dr Watson. Przyjaciel pana Holmesa jest moim przyjacielem. Wyświadczył mi kiedyś ogromną przysługę. Oczyściłem go z zarzutów o morderstwo, udowadniając policji, że w tym czasie obrabiał w innym miejscu sejf. Otóż to. Teraz ty możesz pomóc mnie. Spadaj. Zjeżdżajcie. Nie można tu mieć odrobiny spokoju? Ty też. Teraz możemy porozmawiać. Dziękuję. Możesz zarobić 5 funtów. Ja się nie podejmę, ale znam kogoś, kto zrobi to za połowę. Nie wiesz, o co chodzi? Za 5 funtów? O morderstwo. Nie, o muzykę. Chcę, żebyś rozpoznał piosenkę. Znam wszystkie piosenki. Dlatego do ciebie przyszedłem. Lepiej radzę sobie na skrzypcach, ale już trudno. Posłuchaj. Źle pan to gra. Tu powinno być E, nie S. Znasz tę melodię? To stara australijska piosenka. Swagman. Ale źle pan ją gra. Posłuchaj teraz. To ta sama piosenka, ale robi pan inne błędy niż poprzednio. To nie błędy, tylko wariacje. Zagraj mi oryginał. Co to znaczy? Domyślasz się czegoś? Może, jeszcze nie wiem. To pewnie jakiś szyfr. Możesz zapisać mi tę melodię tak, jak została wymyślona? Pewnie. To zajmie parę minut. Mabel? Przynieś piwo, szybko. Na pewno nie chodzi o tekst. Te słowa nic nie znaczą. Pozytywka Emery'ego grała melodię inaczej niż nasza. Na pewno? Zapamiętałem linię melodyczną, gdy byliśmy w jego mieszkaniu. Zadziwiasz mnie. To proste. Pierwsza zasada to nie lekceważyć nawet najmniejszego drobiazgu. Ale po co aż 3 pozytywki? Ewidentnie wiadomość była za długa, by zawrzeć ją w jednej wariacji. Jest jeszcze pozytywka zabrana od Kilgorów. Ona gra jeszcze co innego. To mnie przerasta. Musimy znaleźć klucz do tych wariacji. To nie będzie łatwe. Co się stało? Mieliśmy gości. To skandal. Zawołaj panią Hudson. Może pani do nas przyjść? Już idę. Co tu się stało? Ktoś u mnie był? Tylko ta pani, której kazał pan zaczekać. Był z nią starszy gentleman. Znów nasi przyjaciele. Jak ona wyglądała? Nie widziałam twarzy. Miała na sobie czarny woal. Ale była taka miła. Przepraszam, jeśli zrobiłam coś złego, ale prosił pan, żebym wpuszczała klientów. Nie mogła pani wiedzieć. Nic się nie stało. Proszę się nie martwić. A pozytywki nie ma.
Nie wzięli jej. Gdzie jest? W twoim ręku. W słoiku. Wyjmij ciasta. Włóż rękę. No znajdziesz pozytywkę. Dobra robota. Miły zapach. Jak w pubie po zamknięciu. Już jest ranek. Gratuluję błyskotliwej dedukcji. To nie jest ani przekształcenie monoalfabetyczne, ani polialfabetyczne, ani żaden inny szyfr. A próbowałeś alfabetu Morse? Od 3 nad ranem. Próbuję pomóc. Tylko nie to. Słyszałem tę melodię 1000 razy. Nie mogłem przez nią spać. Niezbyt wyrafinowana kompozycja. Ja tam mam drewniane ucho. Rodzice chcieli, żebym nauczył się grać na fortepianie. Czasem aż żal mi było nauczycielki. Nawet numerowała mi klawisze. Ale to też nic nie dało. Numerowała klawisze? 22. 22 klawisz to 22 litera alfabetu. P. Zapisuj. Pierwsza zmieniona nuta P. 21 klawisz to U. 16 L. 14 K. 1 A. Półka. Twoje lekcje jednak się przydały. Rozwiązałeś to. Mamy 2/3 wiadomości. Za książkami. 3 półka. Sekretarzyk, dr S. To zapewne 1 i 2 część informacji. Gang ma 1 i 3. Dokładnie. Tu mamy pakt. Będą chcieli to zmienić. Na pewno spróbują pozyskać brakującą część. Zakładam, że zrobił pan wszystko, by temu zapobiec. Dr. Watson, jej strzeże. Ale jestem przekonany, że możemy znaleźć płyty bez 3 części informacji. Za książkami. 3 półka, sekretarzy, dr S. Nie wiemy nic oprócz tego, że płyty są gdzieś, w Londynie. Kluczowy w tej wiadomości jest dla nas dr S. To sugeruje, że płyty są w domu jakiegoś doktora. S to 1 litera jego nazwiska lub imienia. Takich doktorów muszą być w Londynie 1000. I każdego trzeba przesłuchać. Dlatego to zadanie dla Scotland Yardu. Scotland Yard znajdował igły nie w takich stogach siana. W takim razie zostawiam panów z tym tematem. Damy znać, gdy trafimy na ślad doktora S. W międzyczasie spróbuję rozwikłać wątek papierosa. Jest pani pewna tego tytułu? Absolutnie. Robię tę mieszankę tylko dla trojga klientów. Większość stanowi tytoń egipski, latakia. Dodaję bukietu, a szczypta perik decyduje o wyjątkowym zapachu. Kim są ci klienci? Major Wilson z Indii, Catherine Limington Smith z Irlandii, a trzeci? Hilda Courtney,
Park Mansions? Bryant Stone Square. Bardzo mi pani pomogła. Cieszę się, że mogłam się przydać. Pani Courtney? Tak. Nazywam się Sherlock Holmes. Proszę wejść. Wiele o panu słyszałam. Mamy wspólnego znajomego, Edwarda Brookdale'a. Często o panu opowiada. Czemu zawdzięczam tę wizytę? Myślę, że pani wie. Przekroczyłam ostatnio prędkość, ale oprócz tego nie jestem obiektem zainteresowania policji. Proszę dać spokój. Przecież już się spotkaliśmy. Na pewno pamiętałabym spotkanie z tak znaną postacią. Proszę spocząć. Mówi pan, że się spotkaliśmy? W domu państwa Kilgore, przy Hampton Road. Nie znam nikogo o tym nazwisku. Nie powiedziałem, że pani ich zna. Nie było ich wtedy w domu. Nie rozumiem. Czyżby? Była pani ubrana zupełnie inaczej. Papierosa? Dziękuję. Ludzie przebierając się zapominają, że kształt uszu pozwala na nieomylną identyfikację. Musiał mnie pan z kimś pomylić. Ależ to. Wiedziałem, że będzie się pani zapierać. Gdy złożyła pani wizytę w moim mieszkaniu, nierozważnie zostawiła pani ślad. Są identyczne, prawda? Muszę przyznać, że tak. Aby złapać kogoś tak sprytnego, musiałam użyć specjalnej przynęty. Wiedziałam, że nie oprze się pan papierosowi. Czytałam pańską monografię o 140 rodzajach tytoniu. Radzę, by się pan nie ruszał. Gratuluję pomysłowości. Błyskotliwie wymyślona zasadzka. Dziękuję. Z pańskich ust to duży komplement. Będę zawsze pielęgnować pamięć o pańskich przychylnych słowach. Pamięć? Przed tymi dżentelmenami stoi przykre zadanie. Chyba, że zechce pan zwrócić nam brakującą pozytywkę i obieca zaniechać przeciwko nam wszelkich działań. Obawiam się, że to niemożliwe. Jak sądziłam. Ostrożnie. Brutalność w tym wypadku nie jest konieczna. Pański zgon oczywiście nie nastąpi tutaj. Corpus delicti. Naturalnie. Idziemy? Przebywać w obecności trupa to ciężkie przeżycie. Kolejna śmierć nie powinna dla pani sumienia mieć większego znaczenia. Mogę zapalić? Czemu nie? Uważaj. To hamulce. Dziękuję. Miło z pana strony. Nie będzie pan czuł bólu. Przyczep to do silnika taksówki. Ten drobiazg zawiera śmiercionośny płyn o nazwie monosulfery.
Niemcy używają go do likwidacji elementów niepożądanych. Uruchom silnik. Zaklej mu usta. W górę z nim. Jak w trumnie Mahometa. Zawieszony pomiędzy niebem a ziemią. Benzyny jest dość? Nie chcemy, żeby takie drobne przeoczenie pokrzyżowało nam plany. Dobry wieczór. Pan Holmes? Nie, doktor Watson. Oczywiście, ale że jestem głupia. Proszę tak nie mówić. Zapraszam. Przyszłam do pana Holmesa. Nie ma go i nie wiem, kiedy wróci. Może ja mogę pomóc. Proszę spocząć. Współpracowałem z Sherlockiem przy wielu sprawach. Właśnie borykamy się z bardzo trudną do rozwiązania zagadką. Co panią trafi? Może coś poradzę. Jest pan bardzo miły. Jeśli to nie będzie zbytnie narzucanie się. Narzucanie się? Ależ skąd? Proszę mówić, panno... Williams. Mieszkam w Surrey. Sprowadza mnie tu desperacja. Moja siostra zniknęła. Policja jest bezradna. Mieliśmy kiedyś identyczną sprawę. Była bardzo ciekawa. Nazwałem ją samotna cyklistka. W sumie nie była taka podobna, wręcz zupełnie inna. Na czym skończyliśmy? Ma 17 lat. I do czasu zniknięcia wydawała się być w znakomitym nastroju. Zawód miłosny? Nic z tych rzeczy. Nie zostawiła listu. Nie spakowała się. Po prostu wyszła z domu w środku dnia i rozpłynęła się w powietrzu. Poproszę o szklankę wody. Jedną chwilkę. Bardzo proszę. Musi pani wziąć się w garść. Już mi lepiej. Proszę spojrzeć. Proszę dzwonić po straż pożarną. Ma pan gaśnicę?
Jest w kuchni. Zaraz to ugasimy. Już po wszystkim. Puśćmy trochę powietrza. I strażacy nie byli potrzebni. Nie przestraszyła się pani? Nie ma jej. Kobiety zawsze tracą głowę w sytuacjach kryzysowych. Pozytywka. Dobry Boże. Panna Williams? I co? Świetnie. A Holmes? Zapewne zamienił już skrzypce na harpę. Jeśli trafił do nieba. Skoro mamy brakującą pozytywkę. Dwudziesta druga nuta. Dwudziesta druga litera. P. Nie ma go tam? Gdzie się podziewałeś? Wszędzie cię szukałem. Nie wszędzie. Stało się coś strasznego. Dałem się nabrać. Ta kobieta wystrychnęła mnie na dudka. Zapaliła bombę dymną. Myślałem, że to pożar i chciałem chronić pozytywkę. Nie musisz kończyć. Zabrała ją. Nie obwiniaj się za bardzo. To bardzo sprytna przeciwniczka. Bomba dymna? Możesz pocieszyć się faktem, że przynajmniej jest twoją czytelniczką. Jak to? Zdaje się, że opisałeś mój mały eksperyment z dymem w opowiadaniu Skandal w Czechach, które ukazało się w magazynie Stand. Nie wracajmy do tego. Ze mnie też zrobiła głupka. Ten papieros został tu celowo. Masz jakiś bandaż? A co się stało? Jesteś ranny? Na wyjaśnienia przyjdzie czas. Teraz stoimy przed problemem, który może okazać się nierozwiązalny. Nasi przeciwnicy mają wszystkie części szyfru. Właściwie oddaliśmy płyty w ich ręce. Jak powiedział dr Samuel Johnson, nie ma problemu, którego umysł ludzki nie byłby w stanie rozwiązać. Słucham? To słowa doktora Samuela Johnsona. Dziękuję. Znajdujemy się teraz w głównym holu, którym dr Johnson przechodził do jadalni, gdzie zwykł jadać skromne posiłki z przyjacielem Jamesem Boswellem. Teraz wejdziemy po schodach, które pozostały w niezmienionej formie od czasów doktora. Wiszący tu sztych został mu podarowany przez malarza, sir Joshua Reynoldsa. A ja słyszałam, że dostał go od pani Frail. To na pewno nie jest Reynolds. To takie ważne? Przepraszam. Tędy, proszę państwa. Idziemy, dzieci. Tu nie ma sekretarzyka. Cierpliwość. Mam przeczucie. Holmesa nie ma, więc nic nam nie zagraża. Jesteśmy w bibliotece, gdzie dr Johnson napisał swój słynny słownik. I gdzie znajduje się mnóstwo książek i innych ciekawych przedmiotów.
Proszę podejść. W rogu stoi sekretarzyk, w którym znajdziemy wiele oryginalnych prac tego geniusza. Na tym stole zwykł usypiać kot doktora Hodge. Zwierzę to słynęło ze słabości do ostrych. Ponoć jego pan często głodował, byleby zapewnić pupilkowi ten przysmak. Co za szkoda. Teraz zejdziemy do zielonego pokoju, gdzie znajduje się łóżko, na którym doktor zmarł. A na co zmarł? Na podagrę. Zwykłą podagrę. Tędy. Uwaga na schody. Klucze. Trzecia półka. Nóż. Płyty drukowe. No się spotykamy. Na pana miejscu bym tego nie robił. Gratuluję panu. Jest pan dużo sprytniejszy niż przypuszczałam. Dziękuję. Z pani ust to duży komplement. Będę pielęgnował pamięć o pani słowach. Pani? Dziękuję. Czeka mnie teraz przykre zadanie. Holmes? Idę do ciebie. Nic ci nie jest? Nie, nic. Ale dżentelmen na podłodze wymaga pomocy medycznej. Musi być zdrów, by wejść na szubienicę. Błyskotliwa przeciwniczka. Szkoda, że skierowała swoje talenty w złą stronę. Proszę zwrócić płyty bankowi. Jak pan wpadł na rozwiązanie? To zasługa doktora Watsona. To on wspomniał o Samuelu Johnsonie. Gratuluję. Dziękuję, ale bez Holmesa bym sobie nie poradził. Wersja polska, Zlecenie Filmbox, Studio Sonoria. Tekst Piotr Banaszek, czytał Piotr Wolanowicz.